Siemaneczko, z tej strony Veir i witam was bardzo serdecznie w kolejnym jednoodcinkowym Zagrajmy, tym razem z gry o nazwie The Shell of Permafrost, co możemy przetłumaczyć jako skorupa wiecznego mrozu lub lodu, jak kto woli. Twórcą gry jest Mayamore bodajże, jest to produkcja japońska i darmowa, możecie ją pobrać za darmo ze Steama, oczywiście linkacza będziecie mieli w opisie. Sama gra jest z gatunku raczej przygodówki, po prostu przyjemnej historii, także nie spodziewajcie się tutaj żadnych jumpscare'ów, horroru i nic z tych rzeczy, no bo nie samymi horrorami człowiek żyje. No i cóż, zaczynajmy! Już czuję, że to będzie cudowna historia. Nie wiem, jak długo już idę. Wydaje się, jakby ciężki śnieg pożerał wszystko, włącznie z moją egzystencją. Trzęsę się pozostałościami mojej świadomości. Nie wiedząc dokąd zmierzam, natknęłam się na tę nieznaną mi ciemność. Nie zdając sobie sprawy z tego co robię, odkryłam, że powtarzam te rozłamane słowa. Tak jakbym próbowała coś chwycić, mój ciężki umysł nie może zinterpretować moich czynów. Po czasie zdałam sobie sprawę, że powtarzałam te obietnice. Na początek zapomnij wszystko o przeszłości. Następnie żyj w spokoju i nigdy więcej nie używaj magii. Ale szybko znikają te napisy. A pod sam koniec... Czy my krwawimy? Nie patrz za siebie. Stary bard z dalekich ziem śpiewał starożytną pieśń. Pieśń była napisana w najbardziej skomplikowanym północnym języku, opowiadając historię przeklętego narodu. Mawiano, że mijając cienisty las i biorąc powóz, mogłeś dosięgnąć doliny po miesiącu podróży. Była ona pokryta śniegiem przez cały rok, a jej granice były strzeżone przez potwory zwane mroźnymi wilkami. Tam mogłeś zobaczyć legendarne królestwo, Norfif, po drugiej stronie doliny. Przez dekady tajemnicze królestwo skrywało się pod lodem i śniegiem. Nawet najbardziej doświadczeni podróżnicy nie byli w stanie go dosięgnąć. Norfif jest przeklęte, mawiały plotki. Niektórzy mówili, że to przez szlachetnego maga, który zdradził radę, a inni twierdzili, że to ziemie wrogiego królestwa. Prawda pozostała w ukryciu. Wciąż tylko jedno imię budziło strach wśród wszystkich. Niemalże 100 lat temu to rozpowszechniło się z północnej granicy Norfif i pokryło całe królestwo swoim przerażającym niebieskim blaskiem, formując barierę dla kraju. Każdy, kto ośmielił się ją przekroczyć, został rozszarpany na strzępy przez stwory mrozu. To była klątwa Norfif. Ludzie z zewnątrz nadali jej taką nazwę. Skorupa wiecznego mrozu. Ponownie, tutaj. Nie wiem już jak wiele czasu minęło. Przepraszam, mamo. Ja wciąż nie mogę zapomnieć o tym miejscu. Strzałki ZKX Shift. Graficznie przypomina mi produkcję z Wolf RPG Editora, jak sami wiecie, uwielbiam ten program. Zawsze gry, które powstają w tym programie są dobre. Chociaż ta gra powstała w VXS-ie, co ciekawe. Lód i śnieg są zamrożone niczym obraz, przecinając drzewo na pół. Lód znajduje się na gałęziach północnej części, podczas gdy południowa wciąż okazuje znaki życia. Ach i te opisy, cudowne. To wygląda tak, jakby coś było na drzewie. Myślę, że mogę się po nim wspiąć, ale powinnam się do tego przygotować. Przebądź tutaj, kiedy będziesz gotowa.
Stary znak, tutaj pisze, północne Norfif. Norfif, taka znajoma nazwa. Byłoby dobrze, gdybym nie musiała już tutaj wracać. Naturalna studnia. Pokrywa ją delikatna warstwa lodu na powierzchni. Południowa połowa wciąż wygląda naturalnie, tak jakby nie poddała się w walce z tym sezonem. Czy jesteś gotowa, by się wspiąć? Proszę, naciskaj strzałki w odpowiedniej kolejności. Okej. O, to jest fajny system. Podoba mi się. Jak w tych grach na PlayStation. Wspaniale, udało mi się. Mission clear. A nie, dostaliśmy 3 gwiazdki. Like a boss. Wygląda na to, że coś tutaj wisi. Na gałęzi znajdował się naszyjnik w kształcie kła. Wydaje się być wykonany ręcznie. On wydaje się być znajomy, ale nie mogę sobie niczego przypomnieć. Zdobyliśmy nową wskazówkę. Naszyjnik wykonany ręcznie. Zdobyte wskazówki możemy sprawdzić w menu. Norfif. Ono odeszło. Dlaczego ja... Nie mogę wybaczyć. Dlaczego porzuciłaś? To wspomnienie nie wraca już do mnie. Zniknij. Wszystko. Fiu, to znowu ten koszmar. Czy to dlatego, że w sekrecie czytałam do późna? Syl, obudź się. Otwórz drzwi. Ups, jeśli Rina odkryje, że uczyłam się w sekrecie magii, będę musiała znowu coś robić przez cały dzień. Muszę ukryć książki, zanim ona tu wejdzie. Czy chcesz ukryć tę książkę? Yes. Proszę, naciskaj strzałki w odpowiedniej kolejności. Okej. Okay. Ukryliśmy książkę. Yes. Ale łatwe. Okej, to było trudniejsze. Ale wciąż łatwe. Mission complete. Oczywiście, dawać mi 3 gwiazdki. Jestem najlepszy w tę grę. Teraz się może napiję wody. Ja, od razu lepiej. Dlaczego zachowujesz się podejrzanie, Sylwia? Ja tylko stoję na środku pokoju. Nieważne. Śniadanie jest gotowe. Zjedź na dół, kiedy będziesz gotowa. No dobrze. Miło, że zrobiłaś mi śniadanko. Wow, było blisko. Chociaż, nie wiem dlaczego ona zabrania mi nauki magii. Ale Rina zawsze jest taka straszna, kiedy jest zła. Na szczęście niczego nie odkryła. Przygotuję się i zejdę na dół na śniadanie. Zejdź na dół, kiedy będziesz gotowa. Okej? Zwyczajny regał na książki. Znajduje się na nim parę lekarstw. Nie mam pojęcia, do czego służą. Regał. Na górze znajduje się apteczka. Moje notatki o nauce magii leżą na stole. Desk to ogółem biurko, ale to nie jest biurko, to jest regał. Czy stół, Boże. A polski język, trudny język. Tutaj są jakieś puste skrzynie. Kabinet przy łóżku, a w wazonie znajdują się lilie. Moje łóżeczko jest wygodne i milusie. Zepsuty zegar. Podoba mi się melodia w tle. Parę zepsutych krzeseł. Nie sądzę, że możemy je naprawić. To czemu je trzymacie? Na opał? Nie wiem. Kominek. Kominek.
Ostatniej zimy upadłam przed domem Riny. Nie byłam w stanie przypomnieć sobie niczego przedtem, ale wciąż byłam w stanie sobie jedną rzecz przypomnieć. Mój instynkt podpowiadał mi, że lepiej nie pamiętać. Rina pozwoliła mi tutaj zamieszkać w jej domu. Nie miałam miejsca, do którego mogłabym pójść. Pracowałam od tego czasu jako jej asystentka. Razem prowadziliśmy tę malutką aptekę w lesie. Ha? Pytacie o moje ubrania? Czy ja o tym nie wspomniałam? Rina jest znaną wiedźmą z cienistego lasu. Odnajdź Rinę. Tutaj jest. Foyer. Co? Ha? Czy ty znowu przyniosłeś mi stamtąd list? Tak, byłaś zajęta ich problemami w tym roku, Rina. Jaki problem tym razem, szlachetna wilcza wiedźmo? Ja podejmuję własne decyzje. Twoim zadaniem jest tylko dostarczanie. W porządku. Od kiedy twoja córka uciekła z tym kolesiem, twój temperament... Co mam roczesz? Nic. Mam więcej listów do rozniesienia. Muszę znikać. Naprawdę powinnaś zastanowić się nad swoim życiem. To, co odeszło, już nie wróci. Nie musisz mi o tym przypominać. Rina. Och, nareszcie tu jesteś. Chodź i zjedz śniadanie. Dobrze. Sil, będę musiała się czymś zająć i wrócę za 3 dni, więc proszę, zajmij się sklepem przez jakiś czas i dbaj o siebie. Naprawdę? Czy coś nie tak? Dlaczego tak się śpieszysz? W każdym razie, to nie jest coś, co ciebie dotyczy. Zostań w domu i zajmij się pracą, dobrze? Zostań w... domu. Pewnie. Proszę, wróć wkrótce, Rina. Przy okazji, nie zbliżaj się do studni. Chłodzi się tam pewna trucizna. Ona jest droga. To nie jest coś, co jesteś w stanie kupić, nawet jeśli będziesz pracowała tutaj przez całe życie. Haha, rozumiem. Nie martw się, Rina. W takim razie wychodzę. Być może myślę nad tym zbyt wiele, ale chciałabym, żebyś o czymś wiedziała. Sylwia, nieważne jaką decyzję podejmiesz, ja cię nie powstrzymam. Ha? Co masz na myśli? Nic takiego, zapomnij o tym. Dobrze, bądź bezpieczna, Rina. Do zobaczenia. Nudne. Nie ma tego ranka nawet jednego klienta. Ale skoro o tym mowa, czy to nie jest idealna okazja, żeby nauczyć się magii? Myślę, że Rina ma całe mnóstwo książek o magii w swoim pokoju. Ja tylko zerknę. Ona nie odkryje, prawda? Idź do pokoju Riny. Okej. Cześć, kwiatek. Cześć, komin. Dobra, idziemy do pokoju Riny, chociaż nie wiem, gdzie on jest. Obraz w ramce został zabrany, chociaż nie znam przyczyny. Patrząc na napisy w dolnym lewym narożniku, to było zdjęcie rodzinne. Drzwi są mocno zamknięte, kiedy się im przyglądam. Po przyjrzeniu się z bliska, zauważyłam, że zamek jest zniszczony. I można je otworzyć tylko z wewnątrz. Riny nie ma w domu. Nie mam takiej szansy każdego dnia. Myślę, że to nie zaboli, jeśli tylko zerknę.
Wiedziałam, że będzie zamknięte. Ale niedawno czytałam o zaklęciu otwierającym zamki. Zapisałam to gdzieś. Muszę je odnaleźć. Odnajdź notatkę o zaklęciu odblokowującym zamki. To było gdzieś zapisane. Zapewne w naszym pokoju na tej karteczce, co mieliśmy na stole. Na stole znajdują się notatki o nauce magii. Zaklęcie otwierające zamki jest wśród nich. Tak jak przypuszczałam, zobaczmy. Unlock. To zaklęcie wymaga pewnych akcji. Na początku strzałka w prawo, a czy górę, prawo, dół. Później dół, lewo, góra. O Jezu. Teraz będę w stanie spróbować otworzyć te drzwi. Czekaj, tutaj wydaje się być coś więcej po drugiej stronie. Słowa są trochę rozmyte, ale wiem, że to moje pismo. Wygląda na to, że zapisałam to będąc zamyśloną, ponieważ litery wyglądają dziwnie i brzydko. Na początek zapomnij wszystko o przeszłości. Następnie żyj w spokoju i nigdy więcej nie używaj magii. A pod sam koniec nie patrz za siebie. To jest... Złóżmy obietnicę, dobrze? Ten głos. Na początek zapomnij wszystko o przeszłości. Przestań. Następnie żyj w spokoju i nigdy więcej nie używaj magii. Ja nie chcę pamiętać. A pod sam koniec nie patrz za siebie. Jeśli to zrobię, wszystko, ta skorupa. Moja głowa boli. Co to było? Myślę, że to nie było nic więcej niż stary koszmar. Lepiej, żebym nad tym nie myślała. Zdobyliśmy nową wskazówkę, stara obietnica. Racja, nauczyłam się już zaklęcia odblokowującego drzwi. Teraz powinnam go spróbować. Teraz powinnaś zapisać. X. Totem bogini czasu i wspomnień. Czy zdarzy się cud, jeśli pomodlę się całym sercem? Wskazówki, które zdobyłam, powinnam je zapisać. Myśl mocno. Muszą być ukryte fakty w wskazówkach. Bazgroły z mojego dzieciństwa, które przypominają mi spokojne czasy. Wygląda na to, że będę mogła zapomnieć o wszystkim i się wyspać. Okej, to najpierw może zapiszmy. A teraz zobaczmy te całe wskazówki. Think hard. Combine. Wskazówka pierwsza. Ręcznie wykonany naszyjnik. Naszyjnik z zęba zwierzęcia. Na nim jest wyryty dziwny totem. Wskazówka numer 2. Stara obietnica. Zapomnij o wszystkim z przeszłości. Żyj w spokoju, nigdy nie używaj magii ponownie. Nie patrz za siebie. Możemy robić kombinację. Nie udało się. Wskazówki nie były zebrane, albo nie są powiązane. Okej? No to chodźmy otworzyć ten pokój. Use the unlocking spell on the door. Yes. Proszę, naciskaj strzałki w odpowiedniej kolejności. Like a boss, za pierwszym razem. Udało mi się. Mission clear. Ta się tym razem napiję kawki, bo mam aż dwie różne popitki przygotowane do tego strumyku. Co? Nagrania. O, zrobiłem sobie kawę bez mleka. Fuj. Nie cierpię kawy bez mleka, ale muszę napić się kawy. A mleko mi się skończyło. Więc to jest pokój Riny. Nie spodziewałam się. W mojej wyobraźni myślałam, że to będzie bardzo ciemne miejsce. I będzie się w nim znajdował wielki kocioł, który będzie pełen zimnej zupy. A czy zielonej zupy. Dlaczego? To jest normalny pokój. Ku mojemu zaskoczeniu. Tutaj muszą być książki o magii na jej regale. Muszę zobaczyć. Książki są w jednym wielkim bałaganie. Dziwne litery i znaki są nabazgrane na stronach. Osoba, która to napisała, nie miała zbyt wiele siły, albo nie była świadoma.
Wszystkie notatki kończą się nazwą tego miejsca. Królestwo Wiecznego Mrozu, Norfith. W środku znajduje się zakładka z wiadomościami. Przeczytaj. Napiję się najpierw wody, a potem mogę przeczytać. Najnowsze wieści. Doszło do rebelii w Norfith. Szanowna Wielcza Wiedźma jest podejrzewana o to, że jest liderem. Tutaj znajduje się zdjęcie przedstawiające kobietę o wilczych uszach i ona nosi naszyjnik w kształcie kła. Dlaczego? Dlaczego zdradziłaś Królestwo Norfith? Dlaczego? Ty to zrobiłaś. My byłyśmy. Prawda? Moja głowa zaczyna mnie znowu boleć. Rebelia. I to zdjęcie w zakładce. Zastanawiam się, dlaczego to mnie tak interesuje. Wygląda na to, że widziałam je. Przedtem. Zdobyliśmy nową wskazówkę. No i tę gazetę całą. Dobra. Ten naszyjnik, który znaleźliśmy, oraz wiadomość. Jesteś za wolna. Czekałam na ciebie. Przepraszam, Mera. Zgubiłam się. Nieważne. Cieszę się, że przyszłaś. Wydajesz się być ostatnio trochę zajęta. Tak, nie widziałyśmy się od dłuższego czasu. Od czasu, kiedy skończyliśmy szkołę magii. Och, ty wciąż to nosisz. Masz na myśli ten naszyjnik? Oczywiście. To był mój prezent od ciebie. To było za czasów podstawówki. Jak ten czas leci? Tak, około 10 lat temu. Nie zmieniłaś się ani trochę. Wciąż jesteś taka beztroska. Czasami naprawdę ci zazdroszczę. Sylwia, jeśli pewnego dnia będę musiała z tobą walczyć, czy my wciąż będziemy przyjaciółkami? To była Mera, Meredith. Jak mogłam o niej zapomnieć? Racja, to była Mera. To Mera mnie przygarnęła. Co się stało? Dlaczego? Rina musiała o tym wiedzieć, ale nigdy o tym nie wspomniała. Jestem pewna, że miała powód. Tutaj musi być więcej wskazówek. Czy tutaj są jeszcze rzeczy, których nie odkryłam, albo są powiązane? Zdobyliśmy nową wskazówkę. Stara przyjaciółka, Meredith. Gruby notes. W środku są tylko puste strony, ale kiedy przyjrzałem się z bliska, widzę pewne ślady pisma na stronie. Słowa musiały być ukryte przez magię. Jak mogę to przeczytać? Cóż, powinnam zrobić miksturę, która pokazuje ukryte słowa. Przepis powinien być w jednym z tych małych kabinetów. Muszę to odnaleźć. Wiele książek o religii znajduje się na regale. Od religii słońca z południa do religii czasu, w którą wierzy się w północnym kontynencie. Prawie wszystko. Tutaj jest całe mnóstwo starych parchmentów, cokolwiek to jest, na regale. Większość z nich należy do jakiegoś podróżnika. Jego inicjał to G. Tutaj są dokumenty o kontynencie. Stary kominek bez ognia. Tutaj znajduje się tajemniczy naszyjnik, który przedstawia słońce. On wydaje ciepłe i delikatne światło. Tak jakby uczucia pewnej osoby zostały zamknięte wewnątrz. Bardzo ciężki zegar. Jest już koło południa.
ty z parę męskich kurtek w szafie poza ubraniami Riny. Chociaż one wyglądają na stare i nie były noszone przez dłuższy czas. Podwójne łóżko wygląda samotnie. Może zapiszmy w końcu. W środku kabinetu znajdują się receptury. Jedno z nich jest mikstura odkrywająca. Odkrywająca mikstura pokazuje wiadomości, które zostały ukryte przez magię. Przepis, magiczna jagoda, fioletowy napój, a czy mikstura, oraz naturalna woda. Włóż materiały do fiolki, a potem wykonaj akcję w odpowiedniej kolejności, żeby zrobić miksturę. Powinnam to ze sobą zabrać, albo raczej zapisać. Cóż, naturalna woda. Wygląda na to, że nie mogę użyć wody w naszym domu. Mamy trochę jagód w ogródku, a co do fioletowej mikstury, nie sądzę, że mamy jakąś przy sobie. Muszę to zrobić również. W każdym razie, zapisałam sobie to wszystko. Możesz sprawdzić przepisy i proces w menu. O, faktycznie, piszę w górnym prawym rogu. No dobra, to co teraz? Może chodźmy do pokoju? Tam były jakieś mikstury, tutaj. Tutaj są mikstury na regale, nie wiem do czego służą. Czerwona mikstura i niebieska mikstura. Mogę je połączyć, żeby zrobić fioletową miksturę. Serduszko. Fioletowa mikstura została zrobiona, prawidłowo. Zdobyliśmy składnik, fioletowa mikstura. Jej, udało się. To teraz, chodźmy do ogródka po jagody. Jako, że wiemy, gdzie one są. Ogródek to pewnie na zewnątrz. Bingo, tutaj. Całe mnóstwo warzyw i magicznych owoców. Tutaj są, zobaczmy. Myślę, że to są magiczne jagody. Zdobyliśmy składnik, magiczna jagoda. Okej, a tu jest woda. Drewniany pomost łączy staw ze wschodem. Woda jest zimna i czysta. Rina powiedziała mi, żebym nie zbliżała się do studni, więc powinnam zdobyć wodę z tego stawu. Zdobyliśmy składnik, naturalna woda. W porządku, składniki są gotowe. Składniki zostały zebrane. Teraz nadszedł czas, żeby pójść do salonu i zrobić miksturę. Jako zaawansowana mikstura, mikstura odkrycia jest trudna do zrobienia. Czy jesteś gotowa, żeby zrobić? Jest. Proszę, naciskaj strzałki w odpowiedniej kolejności. Okej. Co? To miało być trudne? Udało mi się. Wspaniale. Muszę się napić. Mikstura odkrycia została zrobiona poprawnie. Teraz mogę przeczytać tamten notes. Dobra, pora wrócić do pokoju Riny. Myślę, że usłyszałem jakieś dziwne głosy. Być może tylko mi się zdawało. Możesz przeczytać teraz notes, okej? No to chodźmy. O nie, ten pokój. Może na wszelki wypadek zapiszmy. Okej. Słowa się pojawią, jeśli tego użyję. Za pomocą mikstury odkrycia zaczęły pojawiać się słowa na stronach. Nauka o systemie północnej magii. Skorupa wiecznego mrozu jako przykład. Skorupa wiecznego mrozu. To jest zaklęcie dalekosiężne, wykonywane przez maga ze szlachetnej rodziny, sprzed ponad 100 lat. Zaczynając od granicy Norfif,
To zaklęcie jest w stanie powstrzymać wszystkich wrogów z zewnątrz królestwa. Skorupa Wiecznego Mrozu może wytrwać generacje. Jednakże jej moc ochronna słabnie z każdym rokiem. Plotki mawiają, że córka i syn rodziny Nast są jedynymi, którzy są w stanie ją utrzymać, w sensie te bariery. Skorupa jest powiązana z sercem osoby rzucającej zaklęcie oraz osoby, która je utrzymuje, młodszymi członkami rodziny. Ono może być jedynie zdjęte przez osobę, która je rzuciła, albo osobę utrzymującą zaklęcie, albo kiedy serce się zatrzyma. Kiedy wojna cywilna wybuchnie, obecny właściciel Skorupy Wiecznego Mrozu będzie pod presją. Niektórzy mawiają, że szlachetna rodzina próbuje użyć każdej metody, żeby utrzymać skorupę w celu ochrony królestwa i zachowania swojej korony. Dalej znajdują się skomplikowane teorie o magii. Generacje, serce. To mi o kimś przypomina. Kto to mógł być? Jeśli sobie przypomnę, być może będę mogła coś odkryć. Zdobyliśmy nową wskazówkę, skorupa Wiecznego Mrozu. Skorupa Wiecznego Mrozu oraz stara przyjaciółka Meredith. Dlaczego? Mera, dlaczego zdradziłaś szlachetną rodzinę? Sprawiłaś, że to zrobiłam. Ochronne zaklęcie, skorupa Wiecznego Mrozu jest powiązana z sercem. Rodzina szlachetna planowała... Oni zrobią wszystko. To jest całkiem możliwe, że oni chcą zabrać serce, zachować je pod ziemią za pomocą zaklęcia zamrażającego, żeby utrzymać tę cholerną skorupę. Ja nie chcę umrzeć. Nie mam innego wyjścia. Obiecałam, że będę służyć królestwu. Jednakże, ten chłopiec, to nie ma z nim nic wspólnego. Proszę, przynajmniej. Złóżmy obietnicę, dobrze? Jakie to ma znaczenie, jeśli sobie przypomnę? Czy to nie jest miłe, po prostu tu zostać? Zostać tutaj i o tym nie myśleć. Nie myśleć o niczym. Przynajmniej w mojej skorupie mogę zapomnieć. Nie mogłam nikogo uratować, prawda? Wystarczy. Zapomnienie o zimnej rzeczywistości. Zapomnienie o nich wszystkich. To jest prawdopodobnie najbardziej komfortowe życie dla mnie. Powinnam wrócić, nieważne co. Dobra. Ale ja chcę zapisać. Co jeśli będę mogła wrócić? Co mogę zmienić, jeśli sobie przypomnę? Magiczny notes, totem przedstawiający boginię czasu i wspomnień jest napisany, znaczy narysowany. Tak, chcę zapisać. I chodźmy do łóżka. Nie wiem, czy to zakończenie, ale ta gra jest dosyć krótka, więc pewnie tak. Czy chcesz iść spać i zapomnieć o wszystkim? Tak, w imię zakończeń. Zostałam otulona przez sen i komfortowo zasnęłam w spokoju. Jutro, pojutrze i każdego kolejnego dnia będę mogła żyć w spokoju. Nie muszę o niczym myśleć. Wszystko, co muszę zrobić, to przeżyć moje życie szczęśliwie, z wielkim uśmiechem na mojej twarzy. Myślę, że to jest szczęście normalnej dziewczyny, tak jak mawiała moja mama. 3 dni później Rina powróciła z chłopcem, którego nie znam. Chociaż on wygląda znajomo.
Kiedy patrzę na jego twarz, moje serce zaczyna mnie boleć. Kim on jest? W każdym razie, to nie ma znaczenia. Na naszą trójkę czeka spokojne i szczęśliwe życie. Wierzę w to. Nie sądzę, że ta skorupa sztucznego szczęścia się zniszczy. Przynajmniej teraz jesteśmy szczęśliwi. Fałszywe zakończenie, skorupa zapomnienia. No dobra, to mamy pierwszy ending. To teraz wczytajmy i chodźmy dalej. Proszę, pozwól mi tu zostać. Ja nie chcę już dłużej stawiać temu czoła. Otworzyć drzwi. Yes. Czyżby? Ja wiem o tym. Dziękuję ci. Czy ona podziękowała mi, graczowi? Mera. Okej, nieważne. Jak zostać oplutym przez grę? Zdobyliśmy nową wskazówkę. Mroźna obietnica. Definitywnie coś usłyszałam. Dziwny dźwięk dookoła. Nagle popadłam w depresję przez ten dźwięk. Tak sądzę. Gdyby życie było takie proste i depresja brała się od dziwnych dźwięków z zewnątrz, to po prostu nosiłbym zatyczki do uszu. Prawda? No dokładnie. Co kwiatki mówią? Chirina was o to poprosiła, żeby ukryć przede mną prawdę. Rina nigdy przedtem nie była taka szczęśliwa, od kiedy przybyłaś tutaj, panienko. Dlaczego szukasz kłopotów, dzieciaku? W porządku, przestańcie się kłócić. Przepraszam, młoda damo. Zadziałaliśmy sami. My tylko myśleliśmy, że jeśli zostaniesz, być może Rina nareszcie dojdzie do siebie. Ja również chciałabym tu zostać, nie martwiąc się o nic i mając spokojne życie. Jednakże, to wszystko zaczęło się ze mną. Jeśli coś okropnego wydarzy się gdzieś daleko, tylko dlatego, że ja nie byłam w stanie stawić czoła rzeczywistości, ja nie mogę wszystkiego zignorować. Cóż, my wszyscy lubimy Rinę i my lubimy ciebie, od kiedy tu przybyłaś. Ale wygląda na to, że nasza dziewczyna zdecydowała. Co ty na to, żebyśmy zagrali w grę? Grę? Pośród naszej czwórki, jeden z nas mówi kłamstwa, a jeden z nas zna wskazówkę. Jeśli będziesz w stanie odgadnąć, kto ma wskazówkę, wygrywasz. Mam tylko jedną szansę, prawda? Tak, jeśli będziesz w błędzie, proszę. Czy możesz zostać? To jest nasze życzenie. W porządku. Akceptuję wyzwanie. Dziękuję wam. Zapytaj niebieski kwiat o wskazówki, a czy zasady, kiedy będziesz gotowa. Muszę się napić. Za dwu. Masakra. Zaczyna boleć mnie gardło, bo jestem przeziębiony. Pośród naszej czwórki... Okej, to już mówiłeś. Tak, jestem gotowy. W porządku, zacznijmy. Zapytaj rośliny i zdecyduj, kto ma wskazówkę. Ja niczego nie wiem. Proszę, nie patrz na mnie. Pan czerwony powinien znać wskazówkę. Żółty, który lśni w słońcu, powinien znać wskazówkę. Zostaw mnie samego. Ponury czerwony znowu kłamie. Zignoruj go. Zastanówmy się. Tylko jeden może kłamać i tylko jeden zna wskazówkę. Ty twierdzisz, że czerwony zna wskazówkę. Ty twierdzisz, że żółty zna wskazówkę. A ty twierdzisz, że czerwony kłamie.
Więc jeśli faktycznie ty znasz wskazówkę i twierdzisz, że czerwony kłamie, to znaczy, że niebieski kłamie, twierdząc, że czerwony zna prawdę, znaczy zna wskazówkę. Więc... Najgorzej jest z tym. On nic nie wie. Cholera, nic to nam nie mówi. Ale jeszcze raz. Ty twierdzisz, że czerwony zna wskazówkę. Ty twierdzisz, że żółty zna wskazówkę. A ty twierdzisz, że czerwony kłamie. Ale jeśli czerwony kłamie, to znaczy, że jednocześnie czerwony i niebieski kłamie. A to jest niemożliwe, bo kłamie tylko jedna osoba. Więc czerwony musi mówić prawdę. W każdym razie to, że czerwony twierdzi, że żółty zna wskazówkę, nie znaczy, że ty również nie możesz znać wskazówki. Więc tak, twierdzę, że ty znasz wskazówkę, a żółty jest po prostu kłamcą. Myślę, że to ty, panie czerwony. Dlaczego? Skąd wiedziałaś? Czy masz jakieś dowody? To była po prostu logika, a ty powinieneś dotrzymać słowa. Nie jesteś niczym więcej niż dziewczyną z północy, a wciąż. Cóż, po prostu powiedz jej wskazówkę, tak jak obiecaliśmy. Zanim ona tutaj przybyła, pamiętam, że to ty byłeś tym, który najbardziej się martwił o to, że ona nie będzie znała odpowiedzi. Ty... w porządku. Haha, cyndere kwiatek. To jest poprawo. Poprawo. Za schodami znajduje się ukryte przejście. Czasami Rina udaje się tam w sekrecie. To wszystko, co wiem. Powodzenia. Myślę, że nadszedł czas, żebyśmy pożegnali się z naszą dziewczyną. Dziękuję wam za wszystko, co dla mnie zrobiliście przez ten rok. Jakoś nagle ich liście zrobiły się sztywne. Tak jakby konwersacja została nagle powstrzymana. Nadszedł czas. Wygląda na to, że nasza magia dotarła do końca. My nie możemy cię już dłużej powstrzymać. Syl, idź naprzód. I dbaj o siebie. Dziękuję wam, naprawdę. Dziękuję. Rośliny kompletnie obumarły. Wygląda na to, że ich życia odeszły. Podłoga tutaj jest dziwna. Jestem pewna, że coś tutaj odkryję, jeśli pozbędę się tego zaklęcia, w sensie pieczęci. Żeby zniszczyć pieczęć, będziesz musiała wykonać skomplikowane akcje, o nie strzałki. Tak, chcę. O Jezus drogi! No nie... No i znowu skrzaniłem. Góra, dół, prawo, lewo, góra, góra, prawo, lewo. Okej, za trzecim razem. Dostanę za to jedną gwiazdkę. Trochę lipa. Okej, nieważne, zdobyłem dwie. Mogło być lepiej. Ciemny korytarz prowadzi do góry. Drewniana podłoga wydaje straszne dźwięki z każdym krokiem. Dokąd to prowadzi? Jakoś znam odpowiedź. To jest... W powietrzu znajduje się kurz. To pomieszczenie nie było używane od dłuższego czasu. Ta statua to bogini czasu i wspomnień. Dlaczego to tutaj jest? Nie wiem dlaczego, ale czuję ciepło. Na środku magazynu znajduje się statua. Bogini posiada wilczą głowę i ciało kobiety. To jest bogini północy, reprezentująca czas i wspomnienia. Bogini nosi totem gwiazd i księżyca w swoich dłoniach. Zgodnie z północną legendą, może wydarzyć się cud, jeśli pomodlisz się całym swoim sercem. Czy to na pewno jest dla ciebie najlepsze wyjście? Zdecydowałaś? Ach, przepraszam, nie usłyszałam. Mera, co ty powiedziałaś? Mam na myśli...
Słyszałam dziwne plotki wśród moich znajomych z klasy ostatnio. Oni nie przestają mówić o nonsensie i to jest irytujące. Ach, jak ja tęsknię za dniami, kiedy siedziałaś obok mnie. Ciągle spałaś. I dzięki temu nigdy nie przeszkadzali mi w trakcie zajęć. To było dawno temu. Nie jestem już dzieckiem. Przestań się ze mnie śmiać. Przy okazji, myślę, że znam tę plotkę. Mój młodszy brat ciągle o niej mówił, również. To jakoś leci jakby... W czystej nocy, bez księżyca, jeśli będziesz trzymała totem i zażyczysz sobie czegoś, bogini czasu i wspomnień ci to da, w sensie spełni twoje życzenie. Czy chcesz spróbować? Chociaż myślę, że to tylko stek bzdur, wiesz? Nie, wcale tak nie myślisz. Właściwie, uważam, że jesteś bardzo ciekawa. Spróbujmy. Mam długopis i kartkę, ale nie posiadam swojego drewnianego totemu. A co z twoim, Mera? Nie mam go również, chociaż dzisiaj jest... zimowe solstice, cokolwiek to znaczy. To jest idealny dzień. Niebo jest czyste i nie ma księżyca, widzisz? Czy nosisz ze sobą swój... naszyjnik kła? W porządku, daj mi go. Tutaj mamy totem czasu, gwiazd i księżyca. Ty sama jeden zrobiłaś. Czy bogini go rozpozna? Życzenie. Mam nadzieję, że moi przyjaciele i rodzina pozostaną w dobrym zdrowiu i że wojna w pobliżu naszych granic wkrótce się zakończy. Mam nadzieję, że wszyscy mogą być szczęśliwi. Co to miało być? Pokój na świecie? Ty wciąż jesteś takim niewinnym dzieckiem. Przestań się ze mnie śmiać. To jest moje życzenie do bogini. To nie jest żart. Racja. Okej. W takim razie, nie waż się o tym zapomnieć. Jeśli to zrobisz, definitywnie uderzę cię w głowę i sprawię, że sobie przypomnisz. Proszę, nie rób tego. Znam twoje uderzenia. To będzie bolało. Przy okazji, jakie jest twoje życzenie? Myślę, że jest bardziej realistyczne od mojego. Moje życzenie? Tak. Ty wybrałaś błogosławieństwo dla wielu ludzi, a ja wolałabym szczęście jednej osoby. Najważniejszej w moim życiu. Naprawdę? Mera, masz chłopaka, prawda? Dlaczego mi nie powiedziałaś, kim on jest? Nie bądź głupia, nie powiem ci. Sil, jeśli pewnego dnia będę musiała z tobą walczyć, czy my... będziemy przyjaciółkami. Co to znaczy? Czy coś nie tak? Sil, czy to naprawdę? Nieważne, mam na myśli. To tylko co jeśli. Ale proszę, odpowiedz mi poważnie, dobrze? Dlaczego nagle zachowujesz się dziwnie? Czy ja cię zdenerwowałam? Pomimo tego, że zjadłam twój pudding, skopiowałam twoją pracę domową, rozwaliłam twoje ubrania i cię okłamałam, kiedy byłyśmy dziećmi, no wiesz. Ha? Więc to byłaś ty! W każdym razie, wierzę ci nieważne co. Aucz, nie uderzaj mnie, przepraszam. Nie uciekaj, wracaj. Jak długo utrzyma się to bezpieczne życie? Koniec końców, Sil jest. Chciałabym, żeby czas się zatrzymał. Chciałabym, żeby ten dzień przybył później, albo nigdy. Ale to tylko życzenie. Sil dokonała wyboru. Teraz nadszedł czas na mój. Bogini czasu i wspomnień, jeśli możesz usłyszeć moją prośbę, proszę, pozwól jej. Czego Mera sobie życzyła tej nocy? Wierzę, że prawda jest blisko. Albo być może powinnam powiedzieć, że prawda zawsze tutaj była i czekała na mnie, żebym ją odkryła. Ona jest tak blisko mnie, ale wciąż tak daleko. Ostatni kawałek, gdzie on jest? Zdobyliśmy nową wskazówkę, czas i wspomnienia. Odejdź, kiedy będziesz gotowa.
Opuść ten dom. Zobaczmy. Wskazówka numer 7. Czas i wspomnienia. Wspomnienia mogą być oczyszczone z czasem, ale prawda nie zniknie. Wskazówka numer 6. Lodowa obietnica. Przeszłość pokryta zimnym śniegiem, którego nie chcę sobie przypomnieć. To jest historia opuszczenia, przetrwania, powiązań i obietnic. Nie udało się. Kurczę, co ja mam zrobić? Nie wiem. Dobra, na razie wyjdźmy z domu. Zdobędziemy najwyżej kolejne zakończenie. O, więc to były te drzwi. Jesteśmy w tym magazynie. Znaczy, byliśmy w tym magazynie. Okej, wychodzimy. Czy jesteś gotowa, żeby opuścić dom? Yes. Dziękuję wam za to, że się mną zajęliście tego roku. Jednakże, to szczęście normalnego życia nie jest niczym więcej niż ucieczką. Muszę wyjść z tej skorupy, żeby stawić czoła prawdzie i skonfrontować się z prawdziwą mną. Nieważne, jak wiele czasu mi to zabierze. Nieważne, jak bardzo trudne to będzie. To jest moja decyzja. Żegnajcie. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie. Normalne zakończenie. Skorupa pożegnania. Ale melodia w tle jest cudowna. Boże, ta pozytywka. Zakochałem się w tej grze. Dobra, to co teraz? Co mam zrobić? Jak mogę odkryć prawdę? Stare zdjęcie. Dolny lewy narożnik jest troszeczkę zniszczony. To wygląda jak rodzinne zdjęcie przedstawiające trójkę ludzi. Czy to jest Rina i jej rodzina? Coś musimy zrobić ze wskazówkami. Ale nie wiem co. Co? Co to jest? To jest życzenie Mary. Ona zapisała je i zamieniła nasze życzenia. Chociaż zawartość była ukryta przed wszystkimi oprócz bogini. Co się wydarzyło? Jak to możliwe? Bogini nie będzie utrzymywała życzenia w obietnicy po tym, kiedy osoba odejdzie. Mera, co się z tobą stało? Chcę być twoją skorupą. Moje życzenie? Tak. Chciałaś błogosławić wielu ludzi, ale ja wolałabym szczęścia pojedynczej osoby. Najważniejszej w moim życiu. Wiem, że nie będzie powrotu. Nie spodziewam się błogosławieństwa od bogów. Tutaj ja jedynie przysięgam na całe moje serce. Sil, nieważne co się wydarzy, zawsze będę twoją skorupą, żeby cię ochronić. Dlaczego, Mera, dlaczego zdradziłaś szlachetną rodzinę? To ty sprawiłaś, że to zrobiłam. Sylwia, dlaczego się zgodziłaś? Dlaczego się z nimi zgodziłaś? Ochronne zaklęcie, skorupa wiecznego mrozu jest powiązana z twoim sercem. Szlachetna rodzina planowała. Oni chcą odebrać twoje serce i trzymać je pod ziemią w zamrożonym zaklęciu, żeby utrzymać tę cholerną skorupę. Ja nie chcę, żebyś umarła. Sil, proszę, nie wracaj. Mera, dziękuję ci, Mera, ale przysięgłam, że będę służyła królestwu. To jest moje przeznaczenie.
Nawet jeśli muszę wszystko oddać, łącznie z moim życiem. Jednakże, ten chłopiec, on jest inny. Mój brat jest zbyt młody i nie posiada mocy. Jego przeznaczenie przynależy poza skorupą. Mera, złóżmy sobie obietnicę, dobrze? Uratuj to dziecko dla mnie. Spraw, żeby o wszystkim zapomniał. Spraw, żeby był z dala od magii i żył szczęśliwie. A pod sam koniec, nie patrz za siebie. Wybacz mi, Syl. Nie mogę dotrzymać tej obietnicy. Byłaś samotna gdzieś daleko. Gdzieś, gdzie nie mogę cię dosięgnąć. I właśnie dlatego nie mogę cię ochronić, jak zazwyczaj. Bogini czasu i wspomnień, jeśli możesz usłyszeć mój głos, proszę, zmień jej wspomnienia i pozwól jej uciec. I pozwól mi być jej skorupą, która zablokuje nieszczęścia i wszystko, co się do niej zbliży. Nie obawiam się nienawiści, porzucenia ani rozpaczy. Nie obchodzi mnie, czy mnie źle zrozumie. Tak długo, jak mogę zmniejszyć jej ból. Chcę poświęcić wszystko, co posiadam. Bogini czasu i wspomnień, proszę, nie zapomnij o moim życzeniu. Proszę, pozwól mojej drogiej przyjaciółce zniszczyć tę skorupę złego przeznaczenia. Zawsze tutaj byłaś dla mnie, prawda? Przepraszam, Rina. Proszę, pozwól mi pożyczyć od ciebie ostatni raz pewną rzecz. Przywrócę ci to, kiedy będę miała okazję. Mera, zrobiłaś dla mnie tak wiele. Nareszcie mam odwagę, żeby stawić czoła prawdzie. Dzięki tobie. Ja będę tutaj również, dla ciebie. 100 lat później. Droga nareszcie została zbudowana. Od północy cienistego lasu do Norfif. Po tym jak zakończyła się wojna, tajemnicze królestwo pokazało swoją twarz pierwszy raz w stuleciu. Podróżnicy, którzy powrócili z Norfif, zazwyczaj mówią o legendarnej dziewczynie. Jej rodzina niesie ze sobą klątwę ochrony i walczyła przeciwko samotności przez setki lat. Ale to jedynie przez nieporozumienia i strach ze strony szlachetnej rodziny. Mawiano, że młoda właścicielka skorupy trzymała butelkę trucizny i postawiła własne życie na szali, żeby uwolnić królestwo. Uwolnić królestwo ze skorupy ignorancji i tchórzostwa. Historia była zmieniona z czasem, kiedy wciąż była powtarzana i prawdziwe doświadczenia stały się niejasne. Niektóre wersje wspominały, że dziewczyna utraciła swoją miłość oraz swojego młodszego brata, który zaginął w trakcie konfliktu. Cóż, nikt nie jest pewny. Być może wszystko w tej historii jest zwyczajnie legendą. Mam nadzieję, że wojna w naszych granicach wkrótce się zakończy. Mam nadzieję, że wszyscy mogą być szczęśliwi. Mera, moje życzenie się spełniło. Pomimo tego, że już kiedyś byłam zagubiona, ty zachowałaś swoją obietnicę i sprawiłaś, że sobie przypomniałam. Moją rodzinę i przyjaciół, oni wszyscy byli zdrowi, a co z tobą? I ze mną? Wiesz jak się czuję, z niebios, prawda? Dlaczego próbowałaś mnie o to spytać, czy ty znowu sobie ze mnie kpisz? Norfif nie będzie miało skorupy w przyszłości. Ja jestem ostatnią właścicielką. W każdym razie, obiecałam, że nie wręczę nikomu rdzenia magii naszej rodziny, kiedy miałam cię spotkać. Myślę, że to jest rekompensata za moje... tret, zapomniałem słowa. Nie martw się, będę w dobrych rękach. Tak, osoba pomogła mi uciec.
chociaż nie mogłam sobie o tym przypomnieć. Z pewnością myślę, że nie mogłam uciec z dziecięcego lasu bez pomocy. To była długa wędrówka na południe. I usłyszałam również, że mój młodszy brat się gdzieś osiedlił. Jest bezpieczny. Nie sądzę, że to jest dobry pomysł, żeby on wszystko wiedział. Również. Będzie lepiej, jeśli będzie mógł odpoczywać w spokoju. Znaczy dorastać. Ja naprawdę chciałabym go spotkać, jeśli będę miała okazję. Będziemy mogły porozmawiać więcej, kiedy się spotkamy. Nie sądzę, że jesteś fanką długich listów. Pewnego razu spotkamy się ponownie. Proszę, czekaj na mnie. To nie potrwa długo. Obiecuję. Prawdziwe zakończenie. Skorupa prawdy. Rany. To była taka przyjemna opowieść. Sześć miesięcy temu. Przybyliśmy. To jest mój dom. Czuj się jak u siebie, dobrze? Syl, gdzie jesteś? Naprawdę, podjęłaś decyzję. Na podłodze znajdował się list z gołębim piórem. Droga Sabrina, co u ciebie? Droga Sabrino, co u ciebie? Moje zaklęcie wspomnień wytrzyma tylko przez rok, ale uwierz mi, że to wystarczy, żeby ona, moja droga przyjaciółka, mogła się osiedlić. Napisałam ten list w więzieniu, z pozostałością mojej magii. Jestem ci wdzięczna za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Dziękuję ci. Czy mogę cię zakłopotać ostatnią prośbą? Chłopiec, ukryłam go za pomocą zaklęcia niewidzialności. On wkrótce dotrze do cienistego lasu. Będę musiała znowu cię zakłopotać. Proszę, wybacz mi. Nasza wojna była porażką i jutro czeka mnie egzekucja. Jeśli ona sobie o czymkolwiek przypomni, proszę, ukryj to w sekrecie. Powiedz jej, że uciekłam i ukryłam się w górach. Dziękuję ci za to, że o nią dbałaś. W każdym razie, czy możesz powiedzieć jej pewną rzecz? Możesz jej powiedzieć, że to jest pozdrowienie od starej przyjaciółki. Proszę, żyj szczęśliwa. Bez skorupy. Twoja najdroższa, Meredith. O co chodzi? Wejdź. RPG Maker Fabric Says, Steam DLC Time Fantasy Pack. Specjalne podziękowania dla ciebie. O rany, to była taka przyjemna gra. I zobaczcie, menu się zmieniło. Więc my byliśmy dziewczyną o wilczych uszach. Byliśmy tą właścicielką zaklęcia. Damn, a o co chodzi z tym domkiem? Co zrobi domek? O, co? Sylwia, nowa szlachetna czarodziejka. Ona była właścicielką skorupy Wiecznego Mrozu. Which she had already decided? Jednakże, jej przyjaciółka Meredith walczyła z rebelią i wszystko skomplikowała. Sylwia i Meredith dorastały razem. I Mera była jej najlepszą przyjaciółką. Meredith udała się do koledżu po tym, jak zakończyły szkołę magii, a Sylwia powróciła do domu, żeby uczyć się magii jej rodziny. Nie widziały się przez długi czas. W trakcie tych lat Meredith poznała sekret skorupy Wiecznego Mrozu i dołączyła do rebelii, żeby uratować jej przyjaciółkę, a wtedy zaczęła się historia. Meredith nie uciekła przed swoim przeznaczeniem śmierci, ale zmieniła umysł Sylwii oraz jej życie.
Będę tutaj dla ciebie pewnego dnia. Listonosz z cienistego lasu. Jego listy podróżują bardzo szybko. One nie staną się mokre nawet w trakcie burzy. On kocha pieniądze, ale pomoże za darmo, jeśli jest to ważny list. Dlaczego ten gołąb jest taki wielki? Ponieważ nie wiem, jak narysować gołębia. I edytowałem domyślne sprajty. Musiałam go powiększyć, żeby pasował do innych rzeczy. Byłam zdesperowana. O, uwielbiam takie nowinki od twórcy wiadomości. Nagrobek z krzyżem. To jest nagrobek męża Sabriny. On zazwyczaj był nazywany G. Mogłaś odnaleźć ten nagrobek na zewnątrz domu. I tam było całe mnóstwo szczegółów w pokoju Sabriny, które nawiązywały do jego charakteru. G był entuzjastycznym podróżnikiem. On upadł z klifu obok Norfif i zmarł. Jego nagrobek znajdował się również w pierwszym śnie. To jest memorial zbudowany przez resztę podróżników. Sabrina czuła ogromną depresję po tym, jak utraciła męża i stała się strasznie nie tyle wścibska, co chłodna wobec jej córki, co doprowadziło do ich zniszczonej relacji. To był również powód, dla którego Sabrina pomogła Sylwii, kiedy ona upadła przed domem i traktowała ją jak rodzinę. Gratulacje, że odblokowałeś prawdziwe zakończenie. Jestem Yumi, twórczyni. To jest pomieszczenie Omake w zamian za ukończenie gry. To było stworzone w celu mojego konkursu projektu gry. Temat to była skorupa. Limit czasu to był 1 miesiąc. Miałam całe mnóstwo przyjaciół, którzy mi pomogli, chociaż ona wciąż wydaje się być nieukończona. I byłam strasznie przeziębiona, kiedy zbliżał się deadline. Tak bardzo się przy tym starałam, chociaż nie jest idealne. Czuję satysfakcję z tego, jakie jest teraz. Historia jest o wilczej dziewczynie, która była czarodziejką ze szlachetnej rodziny. Uciekła ze swojego rodzinnego domu i spotkała wiedźmę w lesie. A wtedy próbowała przywrócić swoje wspomnienia. W prawdziwym zakończeniu Sylwia zdecydowała się stawić czoła swojej przeszłości. Jednakże jej przyjaciółka była już martwa i one mogły się jedynie spotkać w przyszłości w niebiosach. Pomyślałam o zakończeniu, w którym się spotykają, ale to nie było przekonujące. Chciałam również wspomnieć, że Sylwia i jej młodszy brat na początku byli stworzeni jako matka i syn. Kto jest ojcem? Po 3 dniach ciężkiego myślenia się poddałam. W każdym razie, tworzenie tej gry było przyjemne. Stworzyłam menu używając jedynie wydarzeń, ponieważ nie mam pojęcia o kodowaniu, aka o skryptach. Jak ja bardzo znam twój ból, droga twórczyni, również nie umiem skryptów. Który używał więcej niż 60 wydarzeń. To było męczące, gdy to testowałam. Mam nadzieję, że podobała ci się gra. Dzięki za grę. Była cudowna, naprawdę. Sabrina, wiedźma żyjąca w cienistym lesie. I prawdziwy wiek jest tajemnicą. Jej słowa są niemiłe, ale ona tak naprawdę jest bardzo miłą osobą. Ona czuła ból po utracie męża, a wtedy poznała Sylwię. Osobiście, ona nie chciała, żeby Sylwia odeszła, ale zaakceptowała jej wybór. Co? O co chodzi? Młodszy brat Sylwii. Powinna być jeszcze inna historia o nim. On jest miły i troszkę słaby. I bardzo lubi swoją siostrę. Oni mieli starszego brata, ale chłopiec zmarł w bardzo młodym wieku. Jako 3. dziecko, on nie musiał być właścicielem. I był chroniony przez rodzinę. On nie wiedział zbyt wiele o swojej rodzinie, o szlacheckim tytule, ani polityce. On nie chciał wiedzieć. Uciekł ze swojego domu i został zabrany przez Sabrinę. Czasami on tęskni za swoją siostrą. Kreatura zwana Chochota skacze w koło. Co? Właściwie, nożyczki na mojej głowie nie są wbite. One wyrosły.
Okej. Okay. No cóż, więc to by było na tyle na ten odcinek, na ten jednoodcinkowiec ze Skorupy Wiecznego Mrozu. Mam nadzieję, że gra wam się spodobała, ja osobiście bawiłem się świetnie i mam nadzieję, że twórczyni tej gry stworzy więcej gier w Makerze albo w czymkolwiek i wyda na Steamie. Z wielką przyjemnością zagram w kolejne tytuły tej twórczyni. W każdym razie z mojej strony to tyle. Z chęcią poczytam wasze komentarze pod filmem na temat tej gry, czy wam się podobała, czy macie jakieś teorie, możecie zostawić oczywiście też łapki w górę i tak dalej, mnie to zawsze cieszy. No i cóż, to wszystko. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!